Rozmowa poranka. A w rozmowie poranka z nami jest śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Wojciech Kruczek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia w tym trudnym czasie. No właśnie, panie komendancie, jest czas na sen? W ostatnich dniach już tak. Pierwsze dni, w których faktycznie to zdarzenie miało miejsce, no zaczęło się od piątku. Sobota, niedziela była dosyć trudna. Poniedziałek, no było usuwanie już skutków. Teraz przez ostatnie trzy dni realizujemy już tylko w poszczególnych powiatach najbardziej narażonych na to niebezpieczeństwo działania, więc już w takim trybie wymiennym udaje się nam troszeczkę odpocząć. No właśnie, ile tych narad, różnego rodzaju decyzji, sztabów musiał pan przejść? Ile tych decyzji trzeba było podejmować? No narady są i sztaby realizowane na wielu poziomach, bo mamy tutaj poziom wojewódzki. To jest nasz wewnętrzny na stanowisku kierowania komendanta wojewódzkiego, gdzie mamy swój sztab wojewódzki. Kolejnym miejscem, w którym się naradzamy na poziomie województwa, to jest zespół zarządzania kryzysowego przy wojewodzie śląskim. I tutaj też we współpracy z innymi instytucjami, służbami zdobywamy wiedzę z poszczególnych działek i oczywiście na jej bazie podejmujemy poszczególne decyzje. I oczywiście patrząc już pod kątem całego kraju, to jest Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa, to jest sztab komendanta głównego, który również już w ramach wielu województw, bo tutaj mamy oczywiście dolnośląskie, opolskie, śląskie, które zostały narażone na te działania fali powodziowej oraz dużych opadów, więc tam są podejmowane działania i w samym Wrocławiu pod przewodnictwem pana premiera, ministra MSWiA, ministra MON-u jest również zespół, który realizuje już działania, koordynując te działania w miejscu, gdzie jest najwięcej niebezpieczeństw. Na chwilę skupmy się na naszym regionie, jeżeli chodzi o województwo śląskie, to jakie są te najnowsze liczby? Sumarycznie w całym tym tygodniu, bo tak naprawdę pierwsze takie drobne już działania zaczęły się w czwartek, w ubiegłym tygodniu, dzisiaj mamy piątek, więc minął nam tydzień, ponad 8700 zgłoszeń. Na ten moment mamy już tylko w realizacji 14, czyli to już pokazuje, że jesteśmy na samym finiszu. To jest powiat bielski, Czechowice-Dziedzice, powiat pszczyński, Guczałkowice-Zdrój. No i oczywiście monitorowanie wałów jeszcze w Raciborzu i w tych dwóch powiatach, o których powiedziałem. Także to już naprawdę ostatnie działania pompowe. Mam nadzieję, że tutaj pogoda i jakieś inne zjawiska atmosferyczne nie spowodują zmiany tego aktualnego stanu rzeczy. Pompy owszem, trzeba będzie odłączyć, no i dzięki Bogu, że ta sytuacja się poprawia. Natomiast to nie znaczy, że strażakom pracy zabraknie. Strażacy ciągle mają pracę, ciągle są w gotowości bojowej i przygotowani w każdej chwili do działań, a jeżeli przyjdzie trochę czas spokojniejszy, to wtedy oczywiście ćwiczenia, doskonalenie zawodowe, tak, by być przygotowanym na każde działania. Wracając do tych sytuacji zalewowych, no to zmienia się właśnie też charakter tych działań, bo rozumiem, że interwencje to już nie, ale gdzie trzeba pomagać, to wyjeżdżacie, pomagacie. Oczywiście pomagamy. Dla nas kluczowym był ten czas właśnie podjęcia interwencji, jak najszybszego wypompowywania wody, tak by udrożnić drogi, udrożnić możliwości transportu z domów, odpompować wodę, tak by po prostu funkcjonowanie codzienne mogło odbywać się normalnie. A teraz oczywiście przychodzi ten kolejny etap, w którym trzeba już pomagać w bieżących sprawach, które się pojawiają. Tutaj też wiele służb służy pomocą. Tu kwestia sprzątań, pomocy humanitarnej, przewożenia darów i tego typu rzeczy. Odnośnie tej pomocy humanitarnej, no to słyszymy takie apele, żeby pomagać z głową, no bo ktoś tam ma 50-letni koc, służył całe życie, ogrzewał i w dobrej wierze chce go przekazać, no ale jednak no takie rzeczy się przydadzą mniej. A jeżeli chodzi o właśnie gdzieś tam wspieranie straży pożarnej, to też zdarzają się tacy ludzie, którzy chcieliby z dobrego serca coś zrobić, a jednak troszkę wam przeszkadzają? Na pewno pomoc musi być zorganizowana, bo jeżeli każdy próbowałby na swoją rękę gdzieś dojść, komuś coś przekazać, byłoby to bardzo trudne. Więc my podejmujemy działania i tu jest wiele instytucji, które w takie działania się włącza. Zbierania pomocy humanitarnej w jednym miejscu, tak by ludzie wiedzieli, gdzie tą pomoc mogą przynieść, a później zorganizowania transportu. My tutaj też łącznie z ochotniczymi strażami pożarnymi
w taką akcję próbujemy się angażować i później nasz transport też, bo dysponujemy tego typu samochodami, z całą pewnością będzie wykorzystywany do przewożenia tego typu zebranych pomocy. W tym kulminacyjnym momencie to były takie momenty, że trzeba było podejmować takie dosyć trudne decyzje, że tutaj jedziemy, tu pomagamy, a ktoś, nie wiem, tam no, narzeka, że piwnicy jeszcze mu nie osuszycie, mają się poczekać, tak? Tak, na pewno kwestia priorytetów tutaj była ważna, bo nie było nieskończenie, ile siły i środków, by nagle pomóc wszystkim przy takiej ilości zdarzeń, bo był to ogrom. Ale takim kluczowym i najważniejszym chyba problemem, który tutaj się pojawił, bo mieliśmy w skali tych dni 300 ewakuacji, był właśnie ten element zasugerowania społeczeństwu, czy tym miejscom, w którym widzieliśmy, że może się coś złego wydarzyć, właśnie konieczności ewakuacji. I niestety wielokrotnie spotykaliśmy się z odmową. No, a wiąże się to z tym, że gdyby, bo to są takie prewencyjne w dużej mierze ewakuacje, kiedy jeszcze można opuścić dosyć bezpiecznie dom. Jeżeli później coś się złego wydarzy i te prognozy negatywne nasze wejdą w życie, no to wtedy jest ogromna trudność z ewakuacją takich ludzi. Albo drogą właśnie już wodną, albo powietrzną i tutaj narażamy i życie mieszkańców, i życie strażaków. Tymczasem wojewoda śląski zaapelował do mieszkańców całego regionu o ostrożność i o to, żeby jednak nie zbliżać się do tego wszelkiego rodzaju umocnień, wałów. To faktycznie jest problem, że ktoś, nie wiem, tak chciałby sobie tam pospacerować, zobaczyć, jaka jest aktualna sytuacja? To jest ogólnie zakaz, jeśli chodzi o korzystanie z wałów, szczególnie w tego typu momencie. Po pierwsze, no, przeszkadzają nam takie osoby w działaniach ratowniczych, no a po drugie, same dla siebie stwarzają niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że nigdy nie wiemy, jaki będzie przebieg dalszej sytuacji. No, mogą dochodzić w takich ekstremalnych sytuacjach do przerwania wałów, do przelania się wody przez koronę. Jeżeli takie osoby gdzieś będą w pobliżu, no, narażają swoje życie. I takich przypadków pojawiało się trochę, no, w skali tych województw zalanych, gdzie czy samochody znajdowały się pod wodą, czy osoby. Z tego, co pan komendant mówił już w wypowiedziach dla mediów, również przed anteną rozmawialiśmy, udało się tutaj tym kryzysem zarządzać siłami właśnie, które znajdują się w województwie śląskim. A jak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk? Czy też strażacy z naszego regionu tam jadą, pomagają? Może jakiś sprzęt tam przekazujecie? No, na ten moment faktycznie byliśmy skoncentrowani na naszych działaniach, ze względu na to, że tych działań było bardzo dużo, to realizowaliśmy je, no, ogromną ilością sił i środków. Potem rotowaliśmy te siły i środki w ramach województwa, w szczególności z północnej części do południowej. To były i odwody skupiające kompanie ochotniczych straży pożarnych, i nasze zestawy pompowe, i plutony logistyczne. Także bardzo duża wewnętrzna tutaj rotacja i zarządzanie siłami i środkami. Teraz, gdy już u nas jest spokojniej, pojawiają się pierwsze dyspozycje naszych sił i środków do tych województw, w których nadal jest trudna sytuacja. Właśnie teraz zostały zadysponowane kontener i cysterna z wodą, kontener sanitarny, parę osób, specjalistów w swoich dziedzinach. No i przypuszczam, że w kolejnych dniach może ten proces bardziej ewoluować i być coraz więcej dysponowanych sił i środków. Na szczęście w naszym regionie ta sytuacja się uspokaja i niech ten przekaz idzie w świat. Naszym gościem był śląski komendant wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Wojciech Kruczek. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio M 107,6 FM.